Obok tego gmachu nie sposób przejść obojętnie. Mieszcząca się pomiędzy ulicami Szajnochy i Kazimierza Wielkiego budowla robi ogromne wrażenie. Większość mieszkańców kojarzy ten budynek z Biblioteką Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdecydowanie mniej osób wie jednak, że na przełomie XIX i XX wieku gmach ten pełnił też inne funkcje i że przez lata składowano tu skarby wielkiej wartości. Wysokie okna, strzeliste wieżyczki i charakterystyczny zegar. Dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej to jedna z architektonicznych wizytówek Wrocławia. Niepowtarzalny charakter budynek ten zawdzięcza dwóm okolicznościom. Talentowi miejskiego radcy budowlanego i architekta Richarda Plidemana oraz epoce, w której powstał. Zanim więc wejdziemy do środka tego wyjątkowego gmachu, powiedzmy kilka słów o jego historii. Druga połowa XIX wieku. Dla Europy, a zwłaszcza dla Niemiec, to czas La Belle Époque. Po zwycięskiej wojnie z Francją, cesarskie Niemcy zaczynają budować swoją potęgę gospodarczą. Dynamicznie rozwija się przemysł ciężki i górnictwo. Kwitnie handel, a w konsekwencji bankowość. Prowincja Śląska ze swoimi kopalniami, hutami i siecią kolejową staje się jednym z istotnych centrów gospodarczych. Intensywna wymiana handlowa wymaga coraz bardziej profesjonalnej i kompleksowej obsługi bankowej. Wrocław, podobnie jak Frankfurt nad Menem czy Londyn w skali globalnej, staje się centrum bankowym w skali regionu. Wrocław się bogaci. W tej sytuacji pojawia się potrzeba budowy nowego gmachu Miejskiej Kasy Oszczędności. Dodatkowo dyrektor Wrocławskiej Biblioteki Miejskiej oraz Archiwum Miejskiego Herman Markgraf proponuje, aby zbiory niedawno utworzonej Biblioteki Miejskiej, która przejęła słynną kolekcję ksiąg Tomasza Rydigera przechowywaną przy kościele świętej Elżbiety oraz zbiory zgromadzone przy kościołach świętej Marii Magdaleny i świętego Bernarda, scalić i zebrać w jednym nowoczesnym budynku. Tak rodzi się pomysł budowy nowego gmachu przy obecnej ulicy Szajnochy. Pod koniec 1885 roku miasto wykupuje teren dawnego Targu Końskiego. Projekt nowej Miejskiej Kasy Oszczędności oraz biblioteki opracować ma świeżo upieczony architekt miejski Richard Plideman. To właśnie on nadaje budowli niepowtarzalny styl, który urzeka do dziś. Budowa Miejskiej Kasy i Biblioteki trwała 14 lat. W 1891 roku budynek oddano wreszcie do użytku. Jak na owe czasy, był to gmach na wskroś nowoczesny. W tej sali na parterze mieściła się Miejska Kasa Oszczędności, a w tej Miejski Bank. Do biblioteki, która znalazła się na pierwszym piętrze, prowadziła obszerna klatka schodowa. W czasach, w których nie korzystano jeszcze z elektryczności, do oświetlenia tak dużej przestrzeni Plideman zaprojektował imponujący do dziś świetlik. Przemyślanych rozwiązań było tu jednak więcej. Główny magazyn, który ma wysokość 4 pięter, oparto na ażurowej stalowej konstrukcji. Stropy, zamiast z łatwopalnego drewna, wykonano ze stalowych płyt przypominających ruszt ogromnego pieca. W ten sposób nie tylko stworzono lekką, a jednocześnie wytrzymałą konstrukcję magazynu, ale zapewniono też przepływ powietrza, tak ważny dla kondycji zabranego księgozbioru, liczącego ponad 150 tysięcy woluminów. By zapewnić sprawne funkcjonowanie biblioteki, a jednocześnie całodobową ochronę, zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami w budynku umieszczono też służbowe mieszkania. Jedno o wyższym standardzie dla dyrektora biblioteki oraz kilka mniejszych pokoi dla bibliotekarzy i obsługi budynku.
Czy jeden z tych pokoi zajmował zegarmistrz? Nie wiadomo. Pewne jest jednak, że ktoś taki czuwał nad zegarem, który Richard Plideman umieścił w najwyższej wieży budynku. To rozwiązanie stosował także w projektach innych budynków użyteczności publicznej. A to dlatego, że w XIX wieku rzadko kto mógł sobie pozwolić na zakup zegarka kieszonkowego. Mechanizm zegara pochodził z manufaktury znanego wrocławskiego zegarmistrza Augusta Winklera. Co ciekawe, mechanizm mógłby działać do dziś, gdyby nie fakt, że jakiś czas temu zastąpiono go współczesnymi zegarami elektrycznymi. Spośród czterech tarcz na wieży pozostała tylko jedna, oryginalna, XIX-wieczna tarcza. Patrząc na fasadę budynku, nie sposób nie wspomnieć o pięknych zdobieniach. Herbie Wrocławia, czy bezgłowej dziś rzeźbie postaci trzymającej w dłoniach sakiewkę i skarbonkę, która miała zachęcać mieszkańców miasta do oszczędzania. Co ciekawe, w latach 30. XX wieku miejska kasa oszczędności została przeniesiona do nowoczesnego gmachu w rynku. Budynek przy Szajnochy w całości zajęła biblioteka, która mieszkańcom Breslau, a po wojnie polskiego już Wrocławia, służyła w sumie przez blisko 130 lat. Nic więc dziwnego, że ci, którzy mieli okazję korzystać z tutejszej wypożyczalni czy posiedzieć w czytelni, wspominają to z łezką wokół. Do dziś.